Przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy przeście jadło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem,
i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ciepły wiosenny wieczór. Nazajutrz wypadało wielkie święto i dlatego ludzie pospiesznie do tego święta się przygotowywali. Czynili ostatnie do niego przygotowania. I prawie wszędzie można było wyczuć panujący radosny nastrój, podniesioną atmosferę. Ludzie jakby kierowali się uczuciami tymi największymi. Panowała radość i miłość. W niektórych domach zasiadano już do wieczerzy, w innych dopiero do tego się przygotowywano. Ale był pewien dom położony gdzieś obok miasta, położony na pewnym odludziu i tam w sali na górze zebrała się grupka mężczyzn. Nie wiedzących do końca tak naprawdę, po co to spotkanie jest. Po co muszą zebrać się razem. I oni również, jak pozostali w tym mieście, pragnęli spożyć wieczerzę paschalną, do której zawsze z wielkim pietyzmem się przygotowywano. I jeden z nich ze starym żydowskim zwyczajem odmówił błogosławieństwo. Piękną modlitwę i złożył Panu Bogu dziękczynienie za otrzymane dary, za wiele otrzymanych darów. Ale po chwili jednak wydarzyło się coś, czego nie przewidywała tradycja, co całkowicie wymykało się spod tych zwyczajów, jakie panowały w tym miejscu, na tej ziemi, na której znajdowała się owa sala na górze, na którym znajdował się dom na odludziu. I wśród przejmującej ciszy, bo tam rzeczywiście panowała cisza, do świadomości osłupiałych ze zdziwienia uczniów, zaskoczonych, zdziwionych, do powoli docierały słowa mistrza, które przenikały ich serca niby miecz obosieczny, które powodowały dreszcz emocji, ale i też rozbudzały świadomość, do czego są przygotowywani i co w następnych dniach się wydarzy. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, usłyszeni. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Bierzcie i pijcie. To jest moja krew, która za wielu będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę. Bo dzisiaj na pewno chcemy w sposób szczególny pochylić się nad tajemnicą powołania kapłańskiego. Tak wiele o tej tajemnicy zostało powiedziane przed rozpoczęciem świętej liturgii. I nie jest wcale przypadkiem to, że nasze rozważanie rozpoczęliśmy od opisu ustanowienia Eucharystii. Bo nieprzypadkowo, może nad tym się nawet nie zastanawialiśmy nigdy, nieprzypadkowo Jezus ustanowił oba te sakramenty razem. Ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Bo kapłaństwo jest mocno i nierozerwalnie związane z Eucharystią. I nie można tej rzeczywistości rozdzielić. Nie może być kapłaństwa bez Eucharystii. Ale i też odwrotnie.
Eucharystii bez kapłaństwa. I kiedy tak zastanawiamy się w tym dzisiejszym dniu nad swoim życiem, zastanawiamy się nad chrześcijaństwem, to na przestrzeni dziejów tę Eucharystię traktowaliśmy w sposób bardzo różny. Bywały takie okresy, kiedy zapominano o tym, że Jezus powiedział: bierzcie i jedzcie. Moja wizja kapłaństwa zawiera się przede wszystkim w widzeniu kapłana w konfesjonale, przy ołtarzu, głoszącego Boże Słowo, czy może zupełnie gdzieś indziej. Staram się upatrywać, kim ten kapłan jest. Ale dzisiaj chcemy też zapytać siebie, kochani, czym jest dla mnie Eucharystia. Módlmy się za biskupów, kapłanów i diakonów, szczególnie tych otoczonych modlitwą wspólnot Margaretka i przez żywy różaniec, aby ich pasterski trud owocował łaską teraz i w wieczności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przeżywamy uroczystości, najpierw ustanowienia Eucharystii, później męki Pańskiej, spoczynku w grobu, a później zmartwychwstania. Zauważmy, te sprawy łączą się razem. Kto przeżywa zmartwychwstanie, nie widział męki, nie ma pojęcia o ofierze Pana Jezusa.